Patrz, zobacz! Nie udało się! Bo jesteś chujowy! Cześć, siemanderko, witajcie. To jest minigierka zajebiście wkręcająca, przy której dzisiaj planuję się odprężyć i mam nadzieję, że nerwy mi nie puszczą, bo przeważnie jak coś jest za trudne, a ta gra tak się zapowiada, to szybko psuje mi nerwy, tak jak kiedyś Szakal w Exploras, prawda? Na nim się wyżywałem, na wszystkich się wyżywałem, bo oni byli za trudni. Tak samo i ta minigra Melon Mania by Kondech, którą znalazłem na planetminecraft.com. Uwaga, wynik jest bardzo wysoki, max high score jest 163 do pobicia, więc jest bardzo wysoki, ale oczywiście jak go pobić? Będziemy polować na melony. Melony będą naszymi przeciwnikami. Będziemy musieli w danych levelach zbić odpowiednią ilość arbuzów, natomiast dodatkowy czas, bonusowy czas możemy uzyskać poprzez zbijanie dyń. Tak to wygląda, gra jest bardzo prosta. Dostajemy łuk i dostajemy planszę, na której mamy strzelać w melony i dynie. To wszystko. Musimy ukończyć jak najszybciej, więc spryt jest tu jak najbardziej wskazany. Mój największy wynik to jest, tak jak widać, chyba 81. Kilka razy sobie zagrałem, ale uwierzcie mi, cholernie jest trudna. Także tak, jeżeli chcecie w nią zagrać, to oczywiście link do pobrania macie w opisie. Ja już zaczynam. Pierwszy level i uwaga, mamy do rozwalenia 3 melony, więc nie ma co się bawić, trzeba szybciutko celować. 6 punktów bonusowych to nie jest dobry wynik, dlatego że 10 maksymalnie można zdobyć. Tutaj mamy do zniszczenia jedną dynię i 3 melony. Bardzo ładnie piczuci idzie, ale już spieprzyłem akcję niesamowicie. Niestety, 8 punktów bonusowych to troszeczkę lepszy wynik. Tutaj mamy jeden melon do zdobycia i strasznie trudny do wykonania manewr, ale się udało. Na szczęście się udało. Teraz co my tu mamy? Level 4, 4 melony do zniszczenia. Punkty bonusowe niszczymy. I uwaga, pierwszy melon, drugi melon, trzeci melon i czwarty melon. Udało się. Nie wiem jak stoję z czasem, bo czas się nie wyświetla, ale coś czuję, że nie jest to dobry wynik. Teraz na tym levelu jak zwykle polegnę, dlatego że trzeba tutaj naprawdę bardzo szybko zestrzeliwać te melony. Ja zestrzeliłem już prawie wszystkie, ale nie wszystkie. Udało mi się zestrzelić i 82 punkty. Wynik pobity, lecz nie najlepszy. Ha! Kurde, patrzcie, nawet w międzyczasie strzałę przeteleportowałem do tego wymiaru. Ja pierdzielę, zobaczcie, ile brakowało do pobicia rekordu. Zobaczcie. Ta strzała została już wystrzelona z łuku i leciała do ostatniego melona i cholera jasna nie doleciała, bo zablokowało ją. No cóż, próbujemy jeszcze raz. Level pierwszy, zniszcz 3 melony, niszczymy 3 melony, uwaga, juhu! 3 melony zniszczone. Następny level, level drugi, zniszcz 3 melony. Niszczę 3 melony i niestety mam pecha, bo nic się nie chce zniszczyć poza moimi nerwami. No ej, no melony, nie bądźcie takie, to nie będzie dobry level. To nie będzie dobre rozegranie, rozdanie. Jasny gwint. No, cia. Dobrze. 6 punktów bonusowych, a czas leci. Czas leci nieubłaganie. Dynia. Jeden. Drugi. Trzeci i czwarty. 8 punktów bonusowych. Dobry wynik. I teraz tutaj polegniemy jak pies Pluto. Na pewno polegniemy. Za ten błąd zapłacę. Zapłacę bardzo gorzko. Bardzo słono. 81 punktów. Zobaczcie, mimo że nie poszło mi najlepiej, to jednak 81 punktów to nie jest zły wynik. Ale 82 udało mi się zdobyć wcześniej. Dobra, jedziemy następne rozdanie. Ciach. Proszę bardzo, niszczymy 3 melony. Jeden melon, drugi melon, trzeci melon. Aaa, nie trafiłem! Level drugi, 3 melony. Ciach. Tutaj trzeba naprawdę mocno napinać cięciwe, bo melony są dużo, dużo dalej. Level trzeci, jeden melon. Najgorszy level pod słońcem. Aaa, nie no, tak to ty nie wygrasz. Przepraszam, że mnie tak nosi, ale nie mogę wytrzymać. 4 melony do zniszczenia. Jeden melon, drugi melon, dynia, trzeci melon,
niezniszczony czwarty raj! Jak tak można? Piczu, dlaczego ty się drzesz? Uwaga! 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 Do dupy rozdanie! Do dupy rozdanie! 79 punktów. Bardzo słaby. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Melon, melon, niech żyje nam. Ciach, ciach, ciach. 7 punktów. Można zrobić to szybciej. Raz. Dwa. Nietrafiony, niezatopiony. 8 punktów. Kurczę, to jest gorsze niż Flappy Bird. Nie, no tak to... Kurczę, 4 punkty, zobaczcie, tyle strzał zmarnowałem. Ciach. Raz. Dwa. Trzy. 4. Udało się. Zaczynam się już wkręcać. Zaczyna mnie to już wciągać. Wiecie, te macki tych melonów zaczynają mnie już naprawdę wchłaniać. Patrz, zobacz. Nie udało się! Bo jesteś chujowy! Jesteś słaby! Nie uda ci się przekroczyć 62 punktów. Chyba, że będziesz mądrze myślał, ale tu się nie da mądrze myśleć, kiedy się taka akcja rozgrywa. 7 punktów bonusowych. Proszę ja was! Co za emocje? Emocje sięgają zenitu w momencie, kiedy Pitch Black podchodzi do dyni i strzela niecelnie. 9 punktów, dobry, bardzo dobry wynik. Teraz głupi level. Bardzo głupi level. W którym traci się najwięcej czasu! Wystrzel mi to, kurwa! Jeszcze raz. Ciach, ciach, ciach. Dobrze, 7 punktów. Dawaj mi te melony, dawaj mi te melony, bo mnie rozniesie. Ach! No! Dziadu jeden! Lalalalalala. Zniszcz melona, trolala. 3 punkty do dupy. Nie przegram, nie wygramy. Nie wiem, co ja gadam. Ciach. Melon, 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 melon. Ja za dużo czasu marnuję na te naciąganie cięciwy. Mech, mech. I tak teraz przegram. Mech, mech. Jezu! Patrz! Prawie! Prawie! A, zabrakło ułamek sekundy! Nienawidzę tej gry! Nie gram już w to! Nie gram, nie... Żartuję. Wiecie, ja osobiście nie jestem fanem osób, które drą mordę do mikrofonu. Naprawdę. Uważam, że to jest szczyt debilizmu. Dlaczego ja w to zagrałem? Dlaczego ja w to zagrałem? Nie dawajcie mi grać w takie gry! Nie będę tego nagrywał! Nie! Kończę to z wynikiem 79, mój najwyższy to był 82. Jeżeli chcecie pobić mój wynik, to zwyczajnie pobierzcie tą mapkę z linku, który podany został w opisie. Następnie opublikujcie swoje filmy z dokonaniami, o ile macie taką możliwość, a następnie podeślijcie je do mnie oraz do twórcy tej mapki. Dziękuję wam za wspaniałą zabawę. To było coś pełnego emocji, czego normalnie na tym kanale się nie znajduje. Do zobaczenia być może nigdy już w takiej grze. Siema, na rapa.